Co kupiłaś? Wczoraj byłam w cyrku. Dobry. Fajny? Fantastyczny, naprawdę fantastyczny. Gienia! Dzień dobry, Gienia. Kiedy wróciłaś? Gienia, siadaj z nami. Zjedz obiad. Jak ty się czujesz, co? Chodź. Nie za bardzo. Chodź. O, jak się masz. Siadaj, zjesz razem z nami obiad. Siadaj, Gieniu. Zaraz będę, tylko do Kalisiaka wpadnę. A co, to nic nie wiesz? Co? Kalisiaka nie ma już 2 tygodnie. Jak to nie ma? A co się stało? Zdjęli go. Jak to jest? Zdjęli go. Tyle czasu Kalisiak był dobry, pasował na sekretarza. Wyuczył się na dyrektora, a naraz jest zły? Szkoły nie miał, kochana, tylko doświadczenie życiowe. A dzisiaj doświadczenie życiowe to trochę za mało. Pewnie. Trzeba mieć jeszcze tytuły. Takie czas nastały. Masz jedz. Co komu ze szkoły, jak się życiowego przyuczenia nie ma? Co? Oj, ludzie. To tak wolno człowieka? Na pewno, że wolno. Wolno! Nieżyciowa jesteś, Gienia. Teraz trzeba inaczej kombinować. Kto nie kombinuje, ten nie je. Ała. Tak. Zaczynają się przebarwienia. Żeby się pani rana nie chciała zrobić. Albo wytniemy, albo... Oj. No w każdym razie o pracy w kuchni nie może być już mowy. Stać pani w ogóle nie wolno. Panie doktorze, wniosek dla mnie na pierwszą kucharkę jeszcze przed wyjazdem był przygotowany. Wykluczone. Ja nie mogę. Nie. Przepraszam. A to pani z tą nową sprzątaczką? A o co się rozchodzi? Jest teraz narada kwartalna u dyrektora. Posiedzi pani tu trochę, a ja na chwileczkę do kadry wyskoczę, dobrze? Przecież już... Wszędzie po fajrancie. Tak, proszę pani, wszędzie, ale nie w dyrekcji. Jakby były jakieś telefony, to proszę nie łączyć. A zresztą może pani już tutaj sprzątać. A tam? O, tam to jeszcze potrwa. To do nocy mam siedzieć, czy jak? Jak to? Nigdy pani końca kwartału nie widziała? Pan Dobasiu, coś na ząb dla nas, bośmy tu z towarzyszami strasznie przemarzli. Dzień dobry panu. Przynieś się herbatę ze stołówki. Ja nie mogę, bo mi kazała telefonów pilnować. Co to znaczy nie mogę? Dla mnie nie ma takiego wyrazu, że tak powiem, w słowniku polskim. Nazwisko? Smoliwą z Genowefa. Aha, no to zapamiętajcie sobie, nie mogę. To dla męża, a w pracy musi być wszystko. Herbatę. No. I co pani staremu powiedziała, że dokąd poszłam? Nic nie mówiłam, bo od razu basem na mnie wyskoczył. Dziękuję panu Basiu. To my sobie już sami poradzimy. Proszę. Dziękuję. Panie dyrektorze. Zwyciężył budynek przy ulicy Kredytowej 8. To może ja rankiem wpadnę przelecieć te kurze.
Dyrektor przychodzi o 6. Z kroniki sądowej. Dziś przed sądem ja się zwlokę. W Gdańsku rozpoczął się niecodzienny proces przeciwko wychowawcy jednego z zakładów poprawczych na Wybrzeżu. Akt oskarżenia zarzuca Lucjanowi O., że wykorzystując swoje stanowisko wychowawcy zmuszał do czynów nierządnych swych podopiecznych, w tej liczbie wielu niepełnoletnich. W pierwszym dniu rozprawy zeznawał oskarżony Lucjan O. z wykształcenia pedagog. Nie przyznał się on do zarzucanych mu czynów, a jego obrona zwróciła się do sądu o powołanie kolejnych świadków oraz o powołanie biegłych w celu stwierdzenia stanu poczytalności oskarżonego. Proces wzbudził duże zainteresowania nie tylko na Wybrzeżu, lecz w innych regionach kraju, skąd pochodzi młodzież znajdująca się przejściowo w zakładzie poprawczym. Przewiduje się, że proces potrwa do końca tygodnia. Co pani jest? Nic, nic. Po tym sądzie, który się odbył, dużo nas liczy na rewizję i naszych wyroków. Jak się los uśmiechnie, to prędzej będę w domu. Jak było postanowione. Na razie nadal uczę się gry na gitarze i mam bardzo dobre postępy. No, po takim czymś mogliby chłopaka od razu wypuścić. Co pani robi? No co pani robi? Przecież nie wolno pani chodzić, no. Jakby teraz wrócił. Jak w tym domu wygląda? Dzień dobry. A jednak trafiłem. To nie będę przeszkadzać. Co to? Chorujemy? Przyjechałem panią przeprosić. Moja propozycja była cyniczna i nietaktowna. Zbyt późno to niestety zrozumiałem. Da się to naprawić? Genia. Ja się nie gniewam, ale więcej już o tym niech pan nie mówi. Przyjechałem panią prosić o rękę. Niech pani nie odmawia. Niech mi pani wypełni te ostatnie lata mojego życia. Byłem u notariusza, spisałem testament. Wszystko zapisane na panią. Wszystko. Już teraz. Nie da się wszystkiego kupić za pieniądze, panie Sitkowski. Nie mogę być dłużej sam. Nie mogę. Niech pani chociaż przeczyta. Teraz wszystko pani. Wystarczy tylko powiedzieć tak. Mój syn powraca, panie Sitkowski. Dom jest ogromny, więc może mieszkać na górze. Ale pan mnie nie rozumie. Teraz jemu będę potrzebna, nie panu. Za wszystkie dni i noce, za wszystkie miesiące i lata, które on przeżył beze mnie. Nie, panie Sitkowski, nie. Tak długo, jak Bóg mi pozwoli chodzić tymi chorymi nogami po ziemi, a ja będę chodzić tylko koło syna. Takie jest boskie prawo i psi obowiązek matki. Mąż? Tak. Przystojny.
panie Sitkowski! Panie Sitkowski! Panie... Nie teraz. Ale ja spytać chciałam. Mój syn wraca obecnie z wojska. Czy nie znalazłaby się dla niego jakaś praca? Ślusarzem może być. I wy z tym do mnie? Do mnie? Tak. A gdzie są kadry? Gdzie jest personalny? Myślałam, że po znajomości. Zapamiętajcie sobie, że dla mnie nie ma wyrazu znajomość w słowniku polskim. Znajomość to możecie mieć w parku, a w instytucji liczy się tylko praca. Później posprzątacie. Ja z samym Kalisiakiem obiad jadłam przy jednym stole. A takie gówno będzie mi tu pokazywało. No, a siom stąd. Siom. Pani z Kuli Wąsowa? Syn, czekaj, czekaj, mamy nie ma. Januszku! Cześć, mama. Och, Hanyu. Och, jaki ten dom jest mały, a mi się zawsze taki duży wydawał. Ale twój, Januszku, twój. A mama jaka mała! Och, o, mamuśku. Janusz Smoliwąs. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Następne nazwisko. Kopera Zdzisław. Mambo! Cześć. Popatrz, cała wypłata. Proszę, to dla mamusi. A dla siebie? Tak. Na piwo chociaż. No przecież mamusia wie, że ja nie piję. Na papierosy weź. No weź. Dziękuję. Gdzie będziesz? W domu. Opa! Ej! Op! Gdzie
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę dwie koszule. Albo trzy. Jaki rozmiar? 40. Z Januszka już taki chłop. I skarpetki. Na dużą męską nogę. 5-6 par. Proszę. A podkoszulki pani ma? Mogą być chińskie. No, wolałabym białe. Przecież nie mówię, że są żółte. Proszę. W porządku, proszę 3. I niewymowne. To dzisiaj Matki Boskiej Pieniężnej. I garnitur, może taki jak na wystawie. Proszę. Januszek jest brunet, to... Może jednak lepiej popielaty. Dobrze, tak. Pani mnie nie poznaje. Kiedyś nazywałam się Kwiecińska. Niech pani Bóg wszystko wybaczy. Przez panią 3 lata dziecka własnego nie widziałam na oczy. Niech Bóg to daruje pani. Proszę pani, mówiłam to, co mi kazano wtedy. Januszek podobno już wrócił, to... Niech go pani pozdrowi ode mnie. Ja już wyszłam za mąż. No to... Pakujemy ten popielaty? Tak. No bardzo ładnie. Pasuje. Ale mógłby być numer mniejszy. Nie było, wzięłam jak raz ostatni. A gdzie mamusia kupiła? W Warszawie. Rękawy sama skrócę. To aż w Warszawie mamusia była? Tak, tak. Cała pensja poszła. Podoba ci się? No podoba się. Ale wolałbym gitarę. Gitarę? Tak, gitarę. Gita. Proszę
Proszę pani, czy są zegarki na bułce? Są, proszę bardzo. Może ten. A jakieś jeszcze inne ma pani? No, z tych prostokątnych, może pan sobie wybrać. 80, proszę bardzo. Dzięki. Nie, no to chyba wolę ten. Proszę bardzo. Słucham. Może ten proszkę? Uprzejmie proszę. Za kraty biały gołąbek skrzydlaty. Kochanko, kochanko serca kamiennego. Kochanek w więzieniu, nie przyjdziesz do niego. Nie będę płakała, nie będę kochała, nie będę zwał pod pawiakiem stała. Januszek, powiedz mi, zadowolony jesteś? Owszem, tylko że to jest rzęk. Mnie jest potrzebna gitara nowoczesna, elektryczna. Jak to elektryczna? Na prąd? No na prąd. W dzisiejszych czasach wszystko jest na prąd. Brzytwa, maszynka do mięsa. Nie ma takiego powodu, żeby gitara nie była, nie? Nie róbże, Januszku, z matki swojej głupszej niż jest. Boże, kiedyś mamusia zobaczy. Na razie mi się taki instrument w kieszeni nie mieści. Niestety. Jeszcze nie rano. Jeszcze w tym domu ho, ho, ho. Co w tym domu ho, ho, ho? Mamusia zobaczy. W dalekiej stronie kajdanami skuty młodziutki więzień spogląda w kraty swe. Od śmierci dzielą go minuty, nad ranem jego życie skończy się. O, Sypiewski. Witam, towarzyszu Kalisiak. Dzień dobry. Co was tutaj sprowadza? Metryka, panie doktorze. Metryka. Rozumiem. I całkiem wstać nie mogłam. Mówią, że zapalenie żył, a ja swoje wiem. Jaszczurki jad na nowo się odzywa. A co panu, panie Kalisiak? Pompka. Pompka nawala. Nie dziwota. Mało się pan z ludźmi nawojował? Mało natrudził? Warto było? Warto. Ładnie się panu wywdzięczyli za to wszystko, panie Kalisiak. I już pan jest jak my wszyscy. Dzień do dnia podobny, noc do nocy. Nie, bogaci inaczej żyją. Oni się tam nie trapią o każdy grosz. Tu, na Mickiewicza, niedaleko stąd, mieszka jedna taka. Ma fabrykę guzików prywatną. Pan ją zna. Willa, samochód każdemu zięciowi kupiła. A zięciów ma czterech. Czterech. A czy my nie jesteśmy bogaci, Gienia? To nasz lekarz, nasze zakłady. A sanatorium, w którym byłaś, nie twoje. Panie Kalisiak, widzę, że panu inny doktor niż ten jest potrzebny. Pani Smoli Wąsowa, to pani? Bardzo proszę. Panie Kalisiak, wpadnę kiedyś posprzątać. Jak dawniej. Tak jak dawniej, to już nigdy nie będzie. Czy mogę wstać? Mogę wstać? Aha. No... I doczekaliśmy się. Teraz będzie trzeba trochę poleżeć. Tak źle pani było w sanatorium? W szpitalu? Dobrze było, ale syna mam.
Tak. Skierowanie pisać? Obecnie nie. 3 lata, panie doktorze, naczekałam się na syna. To niech się teraz nacieszy. Pani w ogóle nie może mieć pracy stojącej. Rozumie pani? Rozumiem. Ja pani nie chcę straszyć, ale skończy pani na wózku, zobaczy pani. I kto wtedy będzie panią popychał? Syn. Zakuli mi ręce i nogi w kajdany, do lochu powlekli jak psa, a tam na wolności już biją we dzwony, bo Chrystus narodził się Pan, bo Chrystus narodził się Pan. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przyszła kochanka i brat i długo czekali pod zgniłym więzieniem. Od bramy odpędzał ich kat, od bramy odpędzał ich kat. Gdy więzień się o tym w swym karcu dowiedział, poszarpał zbolałą swą pierś. I tylko ja umrę, te słowa powiedział i targnął na życie się swe, i targnął na życie się swe. Smutna piosenka. Co ciebie gryzie, Januszku? Wszystko już przecież idzie ku lepszemu, tak? Nie zrozumie tego, mamusia. Ani nikt tutaj, ani w fabryce. Moja młodość tam pozostała. Za więziennym murem. O czym ty mówisz, Januszku? Twoja młodość dopiero idzie do ciebie. Ona stoi na progu. Ona tam pozostała za kratami. I nigdy nie wróci. Mamusia myśli, że tamto jak w przedszkolu. Grzeczniej za rączkę. Z kulturą. Wychowawcy też bywają różni. Są i tacy, co w ogóle nie mają gustu na kobiety. Pamięta mamusia tego? Pamięta mamusia, nie? Mhm. Chłopacy go tak zrobili. Podstawili mu towar i po dyrektora. A wiesz, dlaczego ci to mówię? Mhm. Żebyś zrozumiała, że ja na wczasach nie byłem. Wiem. O nic więcej, syneczku, już cię pytać nie będę. Tylko teraz spokojnie musisz patrzeć w przyszłość. Rozumiesz? Mhm. Pójdziesz do wojska i nic ci już nie będzie zagrażać. A nie. Jeżeli się rozchodzi o wojsko, to ja nie widzę tam mojej osoby. Więc ty znowu jakiś numer myślisz wykręcać? Żadnego numeru nie będzie. Przysięgałem sobie, że mnie krata więcej nie zobaczy i tak będzie. Nie wierzy mamusia? To niech mamusia popatrzy. Wiesz co? Zostaw. Mamo, zostaw. Mnie kocę w siebie wpuścić, to już nic nie kosztuje. Ale kraty nigdy. No to co? Rozchodniaczka pani się nabije? Kiedy dziękuję? Pani smoliła już tyle. Tyle lat my żyli razem. Januszek, no wypij. Oho. Na pożegnanie zawsze można. No do jednego. Ach, cholera, wiem, że będę miał i klozet na tym nowym mieszkaniu, i wodę w kranie, i te łazienka. Szkoda się. Szkoda się rozchodzić. A ja tam nawet królików nie będę miał gdzie hodować. A najbardziej to mi żal tych gołębi.
O, zostawię to pod waszą opieką, pani Smoliwąs. Januszek, zajmiesz się nimi? Nie ma sprawy. Będę do was przychodził i sprawdzał. Pamiętaj. No jeszcze... Nie ubolewaj nad swoimi gołębiami. Jak było, tak było, a jakoś tam było. Oho, ho, ho, ho. No, zapraszamy na nowe śmiecie. A tak, koniecznie zapraszamy, a jak? A z Januszka to taki połomski rośnie, albo... albo Szczepanik teraz słyszę przez drzwi, jak tak. Żółte kalendarze. Szale, żółte kalendarze. Żółte. To kiedy? No, mężowie obiecali pojutrze. Stara, no i ludzi. Co tam ludzi, ludzi? Sąsiedzi pomogą, nie? Ma się rozumieć, pomożemy. Dlaczego mamy nie pomóc? Pomożemy. No co? Tak. Graty panu Karolakowi pomożesz wrzucić. No ja. O. Dobrze. Proszę bardzo. Dobra, no to siulim i baba, co tam gadać? O! Dzień dobry. To się strzyńca męża, Zula, przedstaw się. Dzień dobry. Zulka jest. Będzie z nami mieszkać na nowym mieszkaniu. Przyjechała z Siedlec na uniwersytet. Dla cioci Uniwerek i SGGW to to samo. O. No, nie bądź taka mądra, masz napisz. A ja zamierzam zostać zootechnikiem. I aż do nas, do Warszawy? Daleko. Do gimnazjum w Siedlcach miałam 6 kilometrów. Dla chcącego nic trudnego. Patrzcie, z charakterem dziewuszka. To kolega tak za ścianą wyśpiewuje? Ja. A dlaczego takie smutne kawałki? Bo nie wiedziałem, kto słucha za ścianą. No to co, góralska? Matka porządna, ojciec, bardzo porządna rodzina. Trzeba pomóc. Januszek to bardzo spoważniał. Tak, tak. Ja myślę, że już nie będzie pani miała z nim kłopotów. Pensję każdą co do grosza wydaje. No i tylko praca, dom, dom, praca. Ja wiedziałam, no. Tak, tak. Ciasto. O, spaliła ciasto, jak Boga kochamy. No, jak tam? A! Nie! Udał się, co? Pójdziemy potańczyć. No, nie napalaj się tak na chłopaku. No, co chcesz, już pora. Dla mnie duży kawałek. Proszę, proszę. Dobrze, dobrze, dobranoc. No, Janusz, co? Daj pościelę łóżko. Ściel. Jeszcze o mnie usłyszał. Jeszcze czapki będą przede mną zdejmować. Skurczybyki. Bierz. Bierz. Ten to możesz sobie, wiesz, gdzie wsadzić? No to pisz mi oczy. Aleś mi, bracie, fajrant urządził. Ja ci urządziłem? No godzinę będą mnie w tym magazynie trzymali. Ty bierzesz dzisiaj wypłatę? A dlaczego mam nie brać? Pożycz patyka na dwa miechy. Dla starej na skrobankę. Mam już trójkę. Obowiązek dla ojczyzny ludowej spełniłem. Haka się jutro nie zapłaci, to będzie... Ale tylko na dwa miechy. Porządku. Mogę? Bądź, uważaj, bo się przerwiesz. Smoliwąc. Dobra, dziękuję, na pewno się zgadza.
To jak? Idziemy się nawilżyć? Nie, nie za bardzo mogę. Sara na mnie czeka. A na mnie nie czeka. Do jutra. Cześć. Dzień dobry, pani. O, mamusia pozwoli. Koledze pożyczyłem. No, mamusia pewnie zauważyła, że ostatnio nie kłamie. Dobra. Ej! No chodź! Pisz ty, kurwa! Nie gniewaj się. No potrzebował pieniędzy, no rozumiesz? Rozumiem. Poczekaj. Otrzymaj, mamusiu. Biedne psy. Zostaw Janusz. Co to, kino? Pomógłbyś lepiej. Dobrze, tylko ja. Tym? No to masz! No ty! Janusz, zostaw! Janusz! Wstawaj! Janusz, błagam cię! Otwieraj! Otwieraj! Który widział, że napadł na mnie z batem? Ja widziałem. Nie, bo ja widziałem. Nie, ja widziałam. W porządku. Chodź, idziemy do domu. Mamo, popatrz. No chodź, szczeniaku, chodź. Oj, Janusz, Janusz. No to jest nastroje. I co będzie, Janusz? Wiesz, co ja mam na myśli. Wiem, wiem. Przysięgałeś, że żadnego numeru już nie wykręcisz. I co? Co jutro będzie? Czwartek. Czwartek. Maszyna na końcu. Wyniosłyście wszystko z tego... Dobra, co?
stół, jak się stanie. No, jeszcze tylko dobra, no, bo się spuszczę. Gdzie miałaś te... Weź ten worek teraz, ten. Dobra. No, no i na co nam ten pies? Kto mu żreć będzie dawał? On za kratami był. To co, nie chce go mamusia? Nie. O, no to nie. To nie będziemy mieli psa. Hej, ty, zootechnik! Pacjent czeka. Jaki śliczny. Chcesz? Jest twój. Naprawdę? Mowa. Ciociu, można go wziąć? A kto w bloku będzie z nim na spacery chodził? Obczy całą klatkę. Ja będę chodzić, naprawdę. Skąd go masz? 1000 złotych dałem. Mowa, naprawdę, nie kłamie. Śliczny rudzielec, nie? Śliczny, no. Opiekuj się nim. Niech ty. Januszek. Pilnuj gołębi. Będę tu zaglądał. Dobra, pani Karola. Pamiętaj. Żegnaj, Krymku! Proszę. Dobry wieczór, pani Smoliwąc. Miło panią widzieć. Przepraszam, a czy to może Stasiek Wątroba? Ten sam. Stasiu. No co jest? Słuchaj, jest sprawa. Rakasz chciał mnie pobić i rzucił się na mnie. No to o to cię rozchodzi, bo nie wiedziałem, po co mnie wołasz. Słuchaj, był na fleku i rzucił się na mnie z batem. Świadkowi będziesz mówił, jak było. Świadkowi. Kopsaj żaru. Dawaj. No więc tak, myśmy szli ze Smoliwąsem ulicą i naraz przeciwka idzie jakiś facet, taki na około 40, z batem ten facet. Jak przechodził koło nas, to bez zdania racji zaczął Smoliwąsowi ubliżać. No to Smoliwąs... Czy był w stanie nietrzeźwym? Słucham? Czy był w stanie nietrzeźwym? No pewnie. No to przecież było Matki Boskiej Pieniężnej, nie? Ululany jak bąk. No więc stoi nad Smoliwąsem, nad Januszkiem i mu ubliża. A Januszek spokojny człowiek, nic się nie odzywa. A ten naraz ni stąd, ni zowąd, lugobatem. Wolniej mówcie. To może ja jeszcze raz. No to, no mówię, lugobatem. No to co miał Januszek zrobić? No... Lu-go... Batem. Bełtowi! Cześć, dobrodzieju. Jak było? Dobrze. Ty słuchaj, a my jesteśmy blat już, nie? Zbieraj się, idziemy. Załatwiłam ci nową robotę. A mnie na tej dobrze. A ty pamiętasz pana Gniatkowskiego? Co? Tego prezesa spółdzielni. Tak. Za rok możesz u niego nawet majstrem zostać. Za ile? 200 więcej, jak masz teraz. Wiesz co? Za 200 to niech oni mnie wszyscy skoczą. Wie mamusia gdzie? To czego ty chcesz w życiu? Czego chcesz? Narobić, to ja się za kratą po pachy narobiłem. To co chcesz? Kraść? Nigdy w życiu moim jedynym.
Już mamusi powiedziałem, krata mnie nigdy nie zobaczy. A pieniądz jest wszystkim, tylko trzeba wiedzieć, jak do niego podejść. A ty wiesz? Ja wiem. Oj, synku. Paszą won! Paszą! Dzień dobry. A, to pani. Dzień dobry. Dzień dobry. To on już tak wyrósł? Tak. Zula! Poczekaj! Hop. A ty do ZMS-u należysz? Do czego? Związek Młodzieży Socjalistycznej. Nie. Studentka nie i nie wie. A w Domu Kultury znasz Pęcickiego? Chodź tu, chodź. Nie, co to za jeden? To właśnie taki, co do ZMS-u należy. Pójdziemy w sobotę na zabawę? Czy ja wiem? Czy mam się pierw do ZMS-u zapisać? Jak leci na nowym? Na wsi idzie jak woda. Obskoczę paru kmieci, jestem dobry. Masz łeb. Jak sklep, tylko towaru brak. To ma być to podejście po duże pieniądze? Hm? Oj, Janusz, Janusz. Kto się mamusi o zdanie pyta? Do soboty wrócisz? U mnie słowo jest święte. Idziemy na ubaw i zapoznasz, kogo trzeba. Stasiu. Pęcicki będzie? Spokojna głowa. Wiem pewno, że szuka chłopaków do zespołu. Dziękuję ci. Kłaniam się. Do widzenia. Cześć. Co ten Wątroba znów od ciebie chce? Jeszcze w szkole on cię na manowce prowadził. Myślisz, że nie pamiętam, jakieście kondony nauczycielom puszczali? Coś mamusi powiem. Mnie Stasiu Wątroba całkowicie zwisa. To po co ja go tu widzę raz po raz? Już mamusi mówiłem, że mi zwisa. W Domu Kultury jest zespół. Sprzęt mają, wzmacniacze mają. Wszystko jak trzeba. Rozumie mamusia? Ładny mi zespół, jak się z Wątrobą zadaje. Mówiłem, że mnie zwisa. Na rybałtach mi zależy. Co ty kręcisz? Raz miał być zespół, a teraz spółdzielnia rybacka. Rób jak chcesz. Sam sobie ścielesz swoją przyszłość. Janusz! O, Bóg! Przyjęli cię? Przyjęli. No i z czego się tak cieszysz? Nie rozumiesz? A kto cię tam dojrzy w takiej orkiestrze? To nie orkiestra, to jest zespół. Rybałci 63. Rybałci 63, rozumiesz? No. Który mam rok? 63, tak? Gram gitarę elektryczną. Basowo. Elektryczną? Tak. No, tak jak chciałeś? Jak chciałem. Januszku, tylko uważaj, żeby cię prąd nie złapał. Nie ma sprawy, pani Gieniu. Musimy to oblać. Hej! Hej, co? Nie mówiłem ci, zobacz. Thank you.
Dlaczego ten drugi jest bez kudeł? Nie wiem. Może go z pierdla wypuścili. Wiesz, jak to bywa. Wiedziałam, że taki koniec tego będzie. Jesteś na bani. Kto, ja? Po co w tych starych rzeczach grzebiesz? To jeszcze ojca sweter, nie dam ci go na szmaty. U braci Jabłkowskiej go kupiłam. Jakie szmaty? Co, mamusia, chora? Przecież ja chcę w nim grać. W takim łachu? Pewnie go mole zżarły. To mamusia go poceruje i będzie pasował. Synku, chuchnij no. No idź się połóż. I zjedz coś. I nie wracaj mi tak późno. Wieczór w wieczór to samo po północy. Spać wcale przez to nie mogę. Ja już z nóg padam przez te braki we śnie. A czy to moja wina, że ja mamusię budzę? To co ja mam robić? Wrować? Przestawi się w kuchni kredens, przesunie się moje łóżko i będzie grało. Co ty w kuchni chcesz mieszkać? Mhm. Tam ja przecież wszystko robię, a gdzie myć się będę? W porządku. To się przewiesi zasłonkę wzdłuż łóżka. Jeszcze. Janusz, przecież już 12, a ty? Dlaczego ty nie w robocie? Wiosły, wiosły, mama. Sił musisz nabrać. Może już teraz będzie lepiej po operacji? Jedz. Dalej. Poczekaj, poczekaj. Janusz, jakbym już stąd nie wyszła. Pieniądze w kaktusie są. Gdzie? W pokoju, na szafie, w doniczce. Jedz. A książeczkę mieszkaniową twoją schowałam w skrytce w kuchni pod podłogą. Co ty, mamusiu, mówisz? Jeszcze będziesz na moim weselu tańczyła. Proszę cię, jedz. Janusz. Tak. A ta Zula od Karolaków, ona ci całkiem nie pasuje? Co mnie, mamusia, na dość swój towar wpycha? Kobieta dla mężczyzny to kajdan. A dla muzyka tym bardziej. U mnie na pierwszym miejscu jest muzyka. Na drugim miejscu też muzyka. A dopiero na trzecim. Też muzyka. Też muzyka. No mamusia wszystko potrafi zrozumieć.